Kochani, ja jestem Marta, a to jest kanał Zwyczajna Kobieta. Kanał, gdzie pokazuję z damskiego punktu widzenia życie pięcioosobowej rodziny na malutkiej podkarpackiej wiosce. Jakże dzisiaj rano byłam zaskoczona, gdy odsłoniłam zasłony i zobaczyłam na ogrodzie śnieg. Ja nie należę do osób, które sprawdzają prognozę pogody, a ostatni tydzień praktycznie cały spędziłam w ogrodzie na wysiewaniu, na plewieniu, na przygotowywaniu grządek itd., itd. I liczyłam na to, że będzie już tylko słoneczko i że będzie już tylko cieplutko. Całe szczęście wczoraj wyłożyłam grządkę agrowłókniną, grządkę, gdzie posiałam trzy rodzaje bobu i ten bób przykryłam tą agrowłókniną, także myślę, że nic się nie powinno stać, nie powinien zmarznąć. Ale bób to też taka chyba roślina zimnolubna i posiałam też na ogrodzie rośliny zimnolubne, także mam nadzieję, że tym roślinkom nic się nie stanie i piękne urosną. Wrzuciłam dzisiaj rolkę nagrywaną dronem z ogrodu i rozbawił mnie bardzo jeden komentarz, w którym ktoś napisał, że mój ogród przypomina cmentarz. W sensie, że wiecie, że te grządki podwyższone przypominają cmentarz. Bardzo mnie to rozśmieszyło. I słuchajcie, tak spojrzałam na te grządki podwyższone i rzeczywiście trochę to tak wygląda. Może w tym roku pomaluję swoje grządki podwyższone, te, które są bez kory, na biało. Bo tak stwierdziłam, że może to ładnie wyglądać przy moich brzozowych grządkach. Przyniosłam ze sobą portret, ponieważ będę go werniksować i pokażę Wam, jak takie werniksowanie wygląda, ponieważ używam metodę mieszaną i taki zwykły, standardowy werniks tutaj się po prostu nie sprawdza. Ale jeszcze zanim to zrobimy, opowiem Wam taką krótką historię. Jak wiecie, ja maluję od 2,5 roku, a portrety od jakichś 2 lat. I zwierzęcych portretów nie malowałam do tej pory. Zazwyczaj malowałam portrety ludzi, po prostu. Pod koniec zeszłego roku zaczęłam malować portrety zwierzęce. I pierwszym portretem, który namalowałam, był Toficzek, czyli piesek, który jest od lat w naszej rodzinie. I teraz dostałam zamówienie do wykonania. Namalowałam 2 pieski dla mojej Wicki. W tym jeden już odszedł, także wiem, że ten obraz jest bardzo sentymentalny, bardzo ważny i ja takie portrety lubię malować najbardziej. Sprawia mi to ogromną przyjemność i sprawia to, że jest mi tak cieplutko na serduszku, bo maluję naprawdę kogoś ważnego. Od razu widać, że portret nabrał mocnej głębi. Tak zawsze się dzieje po werniksowaniu. To jest właśnie to, czym werniksuję. Nie jest to taki standardowy werniks w płynie, a jest to po prostu lakier. W sensie werniks w sprayu. Jest to bardzo duże ułatwienie w momencie, gdy na przykład, tak jak ja, używacie kilku technik, nie są to tylko farby akrylowe, ale na przykład też suche pastele. Nie wiem, czy pamiętacie, jak latem robiłam takie kostki rosołowe i wczoraj ugotowałam zupę. To jest krupniczek na tych kostkach rosołowych, które miałam w zamrażarce z własnych ziół z ogrodu i ta zupa wyszła przepyszna.
Ta zupa to nic innego jak krupniczek, bardzo prosty i szybki w wykonaniu, tak naprawdę ugotowany z niczego, bo jest z marchewki, ziemniaczka, kaszy jęczmiennej, znajduje tam też się olej słonecznikowy, który sama wytłoczyłam, majeranek, lubczyk. I oczywiście kostka rosołowa. Jak taką kostkę rosołową wykonać? Podlinkuję Wam w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Polecam serdecznie, ponieważ wyszła przepyszna. Wiemy, co jemy, nie ma żadnych dziwnych składników w składzie. Także serdecznie polecam. To, co przed chwilą widzieliście, co przygotowywałam, to była taka mikstura na kaszel. Kysia ma kaszelek. Spróbuj, Kysia, powiedz, jak ci smakuje? Czy smakuje, czy nie smakuje? Pyszne? Ten napar na ten kaszel jest bardzo słodziutki, ponieważ znajduje się w nim korzeń lukrecji. A korzeń lukrecji jest bardzo, bardzo słodki. Kochani, co ja dzisiaj będę jeszcze robić z Krystynką? Mam tutaj wapno. Zamówiłam wapno z tego względu, bo chciałam uratować zdziczałe jabłonie, które są tutaj na posesji, za mną. W zeszłym roku je podcięliśmy, w tym roku je podcięliśmy. Jednak na jabłkach były takie ciemne plamki i zaczęłam czytać, co to takiego jest. Jak się okazało, naszym jabłonkom najprawdopodobniej brakuje wapnia. Z wapnem przyszedł od razu pędzelek, także my teraz z Krysią nie tracimy czasu i idziemy malować jabłonki. Malować? Będziemy malować. Ale co malować? Tym. Tylko widzę, że tutaj jest pewien problem, bo to wapno osadziło się na dnie. A tak poza tym, to widzę, że tutaj jest napisane, że... To, kochanie, co jest tutaj? W środku. Tutaj jest też napisane, że można poza jabłonkami i drzewkami różnymi malować również elementy architektoniczne działki. Także pewnie też pomalujemy te grządki podwyższone, o których mówiłam na początku filmu. Trochę wygląda jak mleko. Krysia, znajdziesz jakiś patyczek? Potrzebujemy patyczek, żeby wymieszać to, wiesz? Poszukasz patyczek? W ogóle, gdzie jest otwarcie? Wapno do bielenia drzew i krzewów. Gotowa emulsja. Bielenie drzew zapobiega... Zabezpiecza rośliny przed uszkodzeniami wynikającymi z nadmiernego nagrzewania pni w okresie przymrozków, jak również zabezpiecza przed wnikaniem szkodników do pni drzew. Wymieszamy. Jak nam coś tam wpadnie, to się nic nie stanie, ale ciężko to tak wymieszać, jakby mąka ziemniaczana na spodzie osiadła. Coś na dole jest.
No jest, jest wapno. Tak naprawdę to wcale nie tak łatwo to wapno wymieszać. Przydałby się jakiś mikser do miksowania. Żartuję. Mikser tutaj też by sobie nie poradził. Tak. Bo jest za twarde, wapno jest za twarde. Ale chwila, moment i wymieszamy. Ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego ludzie malują te jabłonki. I nigdy nie miałam pojęcia. Nie wiedziałam, jaki jest cel. Czy to jest cel estetyczny na przykład. I widzicie? Człowiek się uczy. Całe życie uczy. Ale coś słabo. Coś słabo to wapno maluje. Wydaje mi się, że jest za rzadkie. Prawda, Kysia? Nie. Jest fajne. Tylko tej trawy nie maluje. Trawy nie? Dobra. Tylko jest taka trochę brzydka. Chcesz trochę malować? Uwaga. O. Ja nigdy tego tylko nie robiłam. No trochę więcej trzeba. To nic, że się nachlapie, Kysia. Tym to się nie przejmuj. Na rękę. Na rękę? To może tutaj nisko maluj, co? A tutaj nisko maluj. O. Mały ten pędzelek, bo to może na malutkie drzewka. O. Mama, ciekawe, tam jest taka dziurka. No tam może jakieś zwierzątko teraz mieszka. Ktoś chyba patyczek tutaj kiedyś obciął, wiesz? I taka dziurka się zrobiła, tak mi się wydaje. To jest jak mleko. Tylko trochę do malowania. Mhm. Lepszego sposobu nie widzę niż polewanie. Takim rzadkim wapnem jest naprawdę ciężko coś pomalować. Jesteście piękne. No że będzie się rozwijać w moim domu. Będziesz takim małym zajemnym. Dobra? Wszystko już wybieliłam, wszystkie jabłonki, a były cztery. Jednak tego wapna było troszeczkę za mało, więc myślę, że warto byłoby zamówić jeszcze jedno takie wapno. To nie jest duży wydatek, bo to kosztuje około 22 zł za takie 5-litrowe wiadereczko. Także cena jest jak najbardziej przystępna. Jednak myślę, że kolejnym razem odleję trochę tej wody, żeby to wapno było takie bardziej gęste i wtedy bardziej będzie się kleić do tego drzewa. W ogrodzie zrobiłam bardzo dużo w ostatnich dniach, jednak myślę, że tym, co tam zrobiłam, podzielę się w niedługo, może w kolejnym filmie. Jeżeli oczywiście chcecie, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Kysia ucieka do domu, ponieważ no, jest dzisiaj bardzo zimno, w końcu rano padał śnieg. Także ja uciekam do domu, bo jestem tylko w samej bluzie, mam kamizelkę i już troszeczkę jest mi chłodno. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, pa!